Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Audycję Przyszłość jest dziś. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Polacy podczas epidemii koronawirusa skłonili się ku płatnościom mobilnym bez użycia gotówki. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa. 3/4 Polaków posiadających karty płatnicze deklaruje, że płaci częściej kartą niż gotówką. 32% badanych częściej płaci zbliżeniowo, co wynika z obawy przed zakażeniem się wirusem. Inne badania przeprowadzone na zlecenie firmy płatniczej Visa wskazuje, że coraz ufniej patrzymy na zabezpieczenia biometryczne płatności. 62% polskich konsumentów gotowych jest do uwierzytelniania biometrycznego w miejsce hasła bądź PIN-u. Ponad 90% Polaków uważa ten sposób potwierdzania za bezpieczniejszy. Ważnym kryterium jest również wygoda. Ponad połowa badanych rezygnowała z zakupów w internecie z powodu zapomnianego hasła. Biometryka pomogłaby rozwiązać ten problem. Firma Worldline uruchamia pilotaż terminala aplikacyjnego opracowanego przez polski startup SoftPOS. Tak informuje portal Cashless. SoftPOS to aplikacja mobilna do zainstalowania na smartfonie bądź tablecie z systemem Android i wyposażonym w komunikację NFC. Umożliwia przyjmowanie płatności zbliżeniowymi kartami bankowymi lub portfelami takimi jak Apple Pay bądź Google Pay. Na naszych oczach dokonuje się więc technologiczna rewolucja. Dotyczy ona mobilnych płatności bezgotówkowych i temu tematowi poświęcamy dzisiejszy odcinek audycji Przyszłość jest dziś. Brzęk monet i szelest gotówki w sklepach bądź w restauracjach słychać coraz rzadziej. Coraz rzadziej musimy także szukać drobnych. Wszystko przez coraz powszechniejsze bezgotówkowe płatności mobilne, które w ostatnich latach coraz szerzej wkroczyły do naszego życia. Dr Paweł Widawski reprezentuje organizację, która od lat namawia Polaków do mobilnego płacenia, a sklepy i punkty handlowe do przyjmowania takich płatności. Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa mówi m.in. o zmianach, których jesteśmy świadkami, ale również prognozuje, jak płatności mobilne i bezgotówkowe zmienią się w najbliższych latach. Jak w Polsce wygląda odchodzenie od gotówki? No, zmiana w tym obszarze naprawdę jest duża i myślę, że żeby dobrze to zobrazować, warto cofnąć się kilka lat wstecz. Bo jeśli cofniemy się nawet nie tak daleko, bo do 2005 roku, okaże się, że wtedy aż 98% płatności detalicznych, czyli tych realizowanych przez osoby fizyczne, 98% z nich to były płatności gotówkowe. A w 2018 udział płatności gotówkowych zmalał do 57%. Więc zmiana jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Oczywiście dotyczy to bardzo różnych form płatności, nie tylko tych dokonywanych w punktach usługowo-handlowych, mówimy tutaj o wszelkich transferach detalicznych, ale zmiana jest potężna i cały czas tendencja jest w kierunku oczywiście rozwoju płatności bezgotówkowych. Zresztą w ostatnich miesiącach, wszyscy o tym wiemy, wszyscy to czujemy, też dokonała się wręcz na naszych oczach pewnego rodzaju rewolucja. I to taka w skali globalnej, kiedy nagle w ciągu kilku dni, nawet tygodni, cały świat uznał, że preferuje płatności bezgotówkowe z uwagi na chęć uniknięcia pewnych ryzyk związanych z wirusem. I tutaj zmiana naprawdę jest bardzo ciekawa, bardzo przełomowa. No i co najważniejsze, ma charakter globalny. Ta zmiana z drugiej strony została napędzona także rozwojem e-commerce'u, no bo jeśli nie mogę iść do sklepu, sklep jest zamknięty, a mogę dokonać płatności zdalnej, to wybieram płatność e-commerce'ową. Dla wielu użytkowników instrumentów płatniczych to był pierwszy kontakt w ogóle z możliwością dokonania płatności i zakupów w e-commerce. A czy są już jakieś wiarygodne dane na ten temat z ostatnich tygodni i miesięcy?
Naszym zdaniem to jeszcze za wcześnie. Wolelibyśmy mówić o takich stałych trendach i je najlepiej badać w momencie, kiedy sytuacja się ustabilizuje. W mojej opinii sytuacja jeszcze stabilna absolutnie nie jest i nie wiemy, jak dużo tych nowych przyzwyczajeń płatniczych, bezgotówkowych, których dokonała się erupcja, pozostaną na stałe. Może się okazać, że niektórzy konsumenci stwierdzą, a ja jednak wolę wrócić do gotówki. Tacy też będą. Natomiast czy ta tendencja będzie mniej lub bardziej trwała, to się okaże, ale na pewno ona ma charakter przełomowy. My także analizujemy dane z całego świata i widzimy, jak wielu konsumentów na przykład w początkowej fazie pandemii zdecydowało się na korzystanie tylko z płatności bezgotówkowych. To są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe dane i znowu one mają charakter globalny. Co prawda Polska tutaj wypada bardzo korzystnie, bo ten impact, ten cashless moment, jak my to nazywamy w Polsce, był wyjątkowo silny. Natomiast to nie jest też tak, że tylko w Polsce to się zadziała. Z jakich urządzeń, z jakich instrumentów możemy obecnie korzystać przy tych płatnościach mobilnych? No oczywiście w różnych scenariuszach korzystamy z różnych instrumentów. Oczywiście w przypadku płatności w punkcie usługowo-handlowym bezapelacyjnie najbardziej popularnym instrumentem są karty. Karty, które także mogą mieć formę płatności mobilnych, bo są powiązane z naszym telefonem w ramach różnych usług, różnych technologii. Nieco inaczej to wygląda w e-commerce, gdzie są alternatywne mechanizmy płatności popularne w Polsce, takie jak Pay by Linki, które w Polsce właściwie dominują wciąż i są takim naszym wynalazkiem, można powiedzieć, który bardzo mocno i zmienił panoramę płatności, cały rynek e-commerce'owy i to taka kreacja, której nam cała Europa zazdrościła i niektórzy nawet twierdzą, że brak tych Pay by Linków w Europie Zachodniej spowodowało powstanie dyrektywy PSD2 i całej tej rewolucji, której teraz jesteśmy świadkami. Natomiast poza Pay by Linkami oczywiście Blik, który bardzo szybko się rozwija. Więc to rynek jest bardzo konkurencyjny. Klienci mogą wybrać różne metody płatności, w tym oczywiście karty, które także występują albo w takim mechanizmie klasycznym, albo w powiązaniu z takimi mechanizmami jak Google Pay czy Apple. No dobrze, jaka jest przyszłość płatności? Ta bliższa, ale też pewnie ta dalsza. Pamiętajmy, że rozwój płatności jest bardzo silnie powiązany z rozwojem handlu detalicznego. My to już oczywiście obserwujemy, bo bez zainstalowania terminala POS, który pozwala na dokonywanie płatności bezgotówkowych w punkcie usługowo-handlowym, takie transakcje są niemożliwe. I wydaje się, że poza tym, że wiemy, że płatności będą coraz bardziej zbliżeniowe, tutaj w Polsce dla nas to nie jest niespodzianka, bo właściwie wszystkie płatności, prawie wszystkie już tak realizujemy i tutaj jesteśmy jednym z liderów w skali globalnej. Coraz częściej korzystamy z płatności mobilnych, to właściwie też jest w Polsce standard, szczególnie wśród młodych ludzi. No to fakt, że będą powstawały sklepy bezobsługowe, no i tutaj już wchodzi ten element rewolucji w handlu detalicznym, także spowoduje pewne konsekwencje dla świata płatności. Efektem będzie to, że będziemy robić zakupy, ale nie będziemy koniecznie myśleli o tym, że za nie płacimy. Ta czynność płatności, ten mechanizm płatności będzie bardzo głęboko zaszyty w inne czynności, które realizujemy. Będziemy kupować, wybierać, wychodzić ze sklepu, czy to będzie sklep fizyczny, czy też e-commerce'owy, ale ta płatność będzie gdzieś w tle zaszyta. W świecie płatności takich fizycznych jeszcze tego tak mocno nie czujemy, bo niewielu z nas odwiedziło takie sklepy zupełnie bezobsługowe, ale takie sklepy powstają. Na świecie jest bardzo wiele konkurencyjnych projektów, które są tworzone. Także w Polsce ta innowacja nie jest niczym nowym, więc tutaj tego się można spodziewać. Z drugiej strony obserwujemy już teraz bardzo dynamiczny rozwój aplikacji, które oferują sieci detaliczne, gdzie zaszyta jest karta płatnicza i ta aplikacja w powiązaniu z instrumentem płatniczym są dla nas takim głównym kanałem komunikacji i płatności. Pamiętajmy także o takich wynalazkach i takich rozwiązaniach, które są bardzo blisko nas, bo przecież nie tylko dokonujemy płatności w dużych sieciach handlowych, ale także w tych małych. Takim rozwiązaniem jest SoftPOS,
czyli telefon komórkowy, który staje się terminalem do wykonywania płatności. Takie rozwiązania techniczne są i to bardzo, bardzo mocno zaawansowane. Toczą się już testy, triale. Właściwie już wkrótce myślę, że powinniśmy w Polsce szczególnie takie rozwiązania zobaczyć. To jest rozwiązanie dla tych mniejszych przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy są bardziej mobilni, którzy nie potrzebują klasycznego terminala, ale to będzie także rozwiązanie dużo tańsze, więc o wiele bardziej elastyczne. Ja bardzo wierzę w SoftPOS-a i myślę, że już wkrótce będzie czymś, co często będziemy widzieć, dokonując zakupy. Bardzo obserwujemy na świecie bardzo szybki rozwój biometrii głosowej i to wykorzystywanej do bardzo różnych celów. Te wielkie firmy technologiczne, te wielkie big techy, właściwie każdy z nich ma swoje rozwiązanie, czy Microsoft, czy Google, czy Amazon, czy Samsung, czy teraz Alibaba także nad tym pracuje, więc na pewno także to będzie coraz bardziej popularne. To już jest, to nie jest coś, co jest w fazie testów laboratoryjnych. Już funkcja płatności z wykorzystaniem Alexy funkcjonuje na niektórych rynkach i jest to rozwiązanie na pewno bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Oczywiście technologia 5G, ona także będzie miała tutaj swój wpływ na aplikacje innowacyjnych płatności w takich bardzo nieoczekiwanych miejscach, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, w samochodach, które także będą wyposażone w swoje systemy operacyjne, a skoro w systemy operacyjne, to także będą aplikacje, gdzie będzie potrzebna funkcja płatności. Więc ta przyszłość maluje nam się bardzo kolorowo, bardzo ciekawie, ale też cieszy fakt, że Polska na tym odcinku jest jednym z najbardziej innowacyjnych rynków na świecie. No i chyba jedno z ciekawszych pytań, czy to, o czym pan mówi, oznacza śmierć gotówki w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości? Gotówka tak szybko nie zniknie, jeśli w ogóle, bowiem ma swoje bardzo mocne miejsce w całym ekosystemie płatności. Można powiedzieć, że miejsce gotówki definiuje się na nowo, bowiem widzimy i nawet pandemia pokazała nam, jak bardzo duże zaufanie konsumenci mają do gotówki. Można powiedzieć, że nastąpiły takie dwa równoległe procesy. Z jednej strony wszyscy zaczęliśmy bardzo intensywnie płacić bezgotówkowo, ale z drugiej strony też wiemy, że wielu Polaków wypłaciło sporo środków w formie gotówki, tak aby poczuć się bezpiecznie. Być może gotówka staje się trochę mniej instrumentem płatności, a coraz bardziej instrumentem przechowywania wartości, któremu ufamy. Z drugiej strony pamiętajmy, że jest duża grupa osób wykluczonych finansowo, które nie mają dostępu do tych innowacyjnych instrumentów. One muszą mieć zagwarantowaną możliwość dokonywania płatności także gotówką. Dlatego warto mówić o równouprawnieniu tych dwóch instrumentów, gotówki i bezgotówki. Jeszcze pewnie przez wiele lat tak powinno zostać, że w każdym punkcie usługowo-handlowym możemy dokonać wyboru, czy chcemy płacić gotówką, czy chcemy płacić instrumentem bezgotówkowym. Mobilne transakcje to głównie płatności kartą, ale coraz częściej dokonujemy ich za pomocą różnych urządzeń, zegarków, opasek czy nawet samochodów. Zwolenników ze względu na powszechność najszybciej zyskują płatności telefonem. Stąd kierujemy się do Wojciecha Jabczyńskiego z Orange Polska, który przeprowadzi nas przez świat mobilnych płatności. Skąd wiemy w ogóle, że nasz telefon może obsługiwać płatności mobilne? Najłatwiej po prostu zapytać sprzedawcę wtedy, kiedy kupujemy ten telefon, lub też zajrzeć do instrukcji, do danych technicznych telefonu. Chodzi o to, żeby telefon posiadał coś, co nazywa się NFC. A tak naprawdę to jest to antena NFC, która jest zainstalowana w urządzeniu i te telefony wyposażone w moduł NFC umożliwiają nam płatności. A czy ludzie w ogóle pytają o tę funkcjonalność, interesują się tą opcją? Widzimy rzeczywiście, że klienci są zainteresowani i pytają o możliwości telefonu. Natomiast no, powiedzmy sobie uczciwie, nie każdy na to od razu zwraca uwagę. Często jest tak, że nagle szukamy, czy w telefonie rzeczywiście jest taka możliwość, a to się dzieje wtedy, kiedy zostaliśmy w jakiś sposób namówieni, czy przez znajomych, doświadczeniami ich pozytywnymi z płatnościami mobilnymi, żeby też zainstalować sobie odpowiednie
odpowiednie oprogramowanie, odpowiednie aplikacje po to, żeby móc korzystać z płatności mobilnych. Także na pewno widzimy, że ludzie się tym interesują, natomiast oczywiście nie jest to tak, że to każdy, kto przychodzący do salonu, czy też kupujący telefon o to zagaduje. Orange działa też na innych rynkach. Mamy tu jakąś polską specyfikę, jeśli chodzi o płatności mobilne, której nie ma w innych krajach? Tak, mamy tą specyfikę i tu jest dobra wiadomość, bo ta specyfika wygląda tak, że możemy być przykładem dla świata. Jesteśmy jednym z krajów, w którym najczęściej korzysta się z mobilnych płatności. Dzieje się to przede wszystkim dlatego, że terminale, które używane są w sklepach, zakładach fryzjerskich czy innych miejscach, są niezwykle popularne i także my jesteśmy na tyle obeznani z tą technologią, że chętnie z niej korzystamy. Ja sam, idąc do sklepu, nie biorę portfela, biorę telefon, bo wiem, że u mnie na osiedlu, zarówno w sklepie, jak i w innych miejscach typu cukiernia, wszędzie są terminale, które umożliwiają płacenie mi telefonem i po prostu skrzętnie z tego korzystam. Wydaje mi się, że coraz więcej Polaków również tak robi. A jak działa to po drugiej stronie? Mam na myśli sprzedawców, bo ich terminale kontaktują się jakoś z instytucjami finansowymi i czy wy jako operator telekomunikacyjny macie w tym jakiś udział? Tak naprawdę nasz udział jest znikomy. Podczas zakupów aplikacja wykorzystuje numer przypisany konkretnemu urządzeniu i unikalny kod transakcji. I to się dzieje po prostu trochę automatycznie poza operatorem. I jeszcze ważna rzecz, którą chciałbym tutaj dodać, a o której wcześniej nie powiedzieliśmy, to, żeby korzystać w ogóle z tego typu płatności, musimy mieć taką możliwość i specjalną i aplikację bankową, ale także możliwości, które daje nam Android Pay, czyli obecnie Google Pay i Apple Pay. Bez tego nie jesteśmy w stanie zapłacić kartą, telefonem w sklepie. Jak wygląda mapa tych płatniczych aplikacji? Zdecydowanie potrzebujemy przy płatnościach mobilnych korzystać z Google Pay albo Apple Pay. Jeśli chodzi o Google Pay, to oczywiście jest to rozwiązanie przygotowane dla tych urządzeń, które wykorzystują system Android i to jest zdecydowana większość klientów w Polsce i nie tylko w Polsce. Drugim rozwiązaniem jest Apple Pay, to jest taka sama usługa jak Google Pay, tylko przypisana użytkownikom produktów firmy Apple. I trzeci ważny element to jest Blik, czyli usługa, która jest polskim systemem płatności mobilnych, zdobywającym coraz większą popularność. Więc wykorzystując te trzy możliwości, możemy mobilnie płacić. Na koniec, jak Pana zdaniem będziemy płacić za rok albo za dwa? Osobiście uważam, że płatności mobilne będą dalej zdobywały rzesze klientów i myślę, że te formy płatności zdominują zdecydowanie rynek. Ma na to wpływ bardzo wiele elementów. Przede wszystkim szybkość i wygoda dokonywania płatności, jakikolwiek brak problemów z przewalutowaniem na przykład. Dodatkowo dostępność tych mobilnych płatności w wielu, wielu miejscach i myślę, że będzie to dotyczyło nie tylko dużych aglomeracji, takich jak Warszawa, Trójmiasto. Mobilne płatności zdobędą rynek wszędzie, od dużych miast poprzez małe i nawet najmniejsze miejscowości, ponieważ powszechność używania kart i powszechność używania smartfonów będzie rosła, więc wydaje mi się, że tutaj możemy mówić o tym, że będzie coraz więcej płatności za pomocą telefonów komórkowych. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na koniec. Takie płatności są bezpieczne i Polacy wiedzą już o tym, że płacąc telefonem nie mają większego niebezpieczeństwa niż gdyby robili to w sposób tradycyjny, czyli na przykład kartą. Technologia jest bardzo bezpieczna, wielokrotnie sprawdzana, zabezpieczana, także nie ma tutaj obaw. Podsumujmy. Gotówka prędko nie zniknie, ale mobilne płatności bezgotówkowe na stałe zagościły już w naszym życiu. O czym musimy pamiętać? Oczywiście o bezpieczeństwie. Mobilne płatności wydają się bezpieczniejsze od noszenia przy sobie pliku z banknotami. Nie znaczy to jednak, że ryzyko znika całkowicie.
płatności uwierzytelniane biometrycznie, jak słyszeliśmy na samym początku, uważane są przez nas za bezpieczniejsze. Problemem może być jednak potencjalny wyciek danych. O ile w przypadku standardowego PIN-u można go po prostu zmienić, o tyle w przypadku odcisków palców bądź identyfikacji twarzy nie mamy takiej możliwości. Sami regulatorzy, instytucje finansowe oraz firmy technologiczne pracują nad tym, żeby płatności były coraz bezpieczniejsze. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.